Witam Państwa, dzień dobry Kamil Klimczak, witam w kolejnym już komentarzu narodowym, kolejnym dzienniku wojennym. Proszę Państwa, dzisiaj do naszego nieszczęśliwego kraju, dziś i jutro, zawita prezydent naszego hegemona aktualnego, czyli Joe Biden. Pytanie: na ile on tu jest ważny? Kto tam naprawdę. Pociąga za sznurki, czy to nie Kamala Harris, która była u nas wcześniej, o czym już mówiłem, jest bardziej istotna. Zobaczymy, jaki będzie efekt tej wizyty. Poprzednio, gdy chcieliśmy się wpakować w wojnę na Ukrainie, to, to wtedy przyjeżdżał do Polski szef NATO Jens Stoltenberg i Stoltenberg. No, wybił naszym politykom z głowy pomysł z przekazaniem migów. Uświadamiając im po prostu, że NATO w tym wypadku walczyć za Polskę nie będzie. Prawdopodobnie w każdym innym również nie będzie, natomiast tu nie działa ten automatyzm, na który wszyscy się powołują. Wszyscy się powołują na artykuł 5 Paktu Północno-Polskiego. Atlantyckiego. To ja bym może w końcu się nad nim pochylił, bo to. Sprawa jest niemożliwie zmistyfikowana. I właśnie trzeba przeczytać artykuł 4, 5 i szósty razem, bo to jest podobna materia. Artykuł 4. Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich. Zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. I to się właśnie teraz dzieje. Artykuł 5 Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. I dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach prawa do wykonywania indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Czyli, proszę Państwa, siła zbrojna jest jednym z możliwych środków. Nie ma tutaj automatyzmu, że musi wystąpić siła zbrojna. Te wyrwy na, i rysy na traktacie północnoatlantyckim były coraz bardziej widoczne po roku 1989, gdy w gruzy zawalił się blok. Wschodni i zabrakło tego przeciwnika, no. Niektórzy mówili nawet, że no, trudno wskazać, kto mógłby być tą stroną napadającą i wypełnić tym samym te postanowienia, te znamiona agresora z artykułu 5. Zresztą NATO miało poważny problem, kiedy w roku 74, jeśli mnie pamięć nie myli. Dwójka członków paktu, czyli Turcja i Grecja, prowadziły wojnę. Doszło do agresji wojny o Cypr. Wojnę o Cypr, w wyniku której powstała Turecka Republika Cypru Północnego. W zasadzie no, doszło do obie strony mówią, że doszło do napaści. Pytanie, pytanie, przeciwko komu miały być zastosowane artykuł 5. Ja tu już oczywiście sobie trochę kpię, ale rysy się pojawiają. Yy, tutaj jest też drugi akapit. O każdej takiej zbrojnej napaści o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa, czyli oczywiście Rada Bezpieczeństwa yy, Organizacji Narodów Zjednoczonych. I tak, jest jeszcze artykuł 6. W rozumieniu artykułu 5 uznaje się, że zbrojna napaść na jedną więcej stron obejmuje zbrojną napaść na terytorium którejkolwiek ze stron w Europie lub Ameryce Północnej. Na algierskie departamenty Francji, na terytorium Turcji lub na wyspy znajdujące się pod jurysdykcją którejkolwiek ze stron na obszarze północnoatlantyckim, na północ od zwrotnika Raka, na siły zbrojne, okręty lub statki powietrzne którejkolwiek ze stron znajdujące się na tych terytoriach lub nad nimi, albo na jakimkolwiek innym obszarze w Europie, na którym w dniu wejścia w życie traktatu stacjonowały wojska okupacyjne którejkolwiek ze stron, lub też na Morzu Śródziemnym. Czy na obszarze północnoatlantyckim, na północ od zwrotnika raka? Więc y, przeczytałem te trzy artykuły, żeby była jasność, y, jaki, jaki jest ten traktat. No W ogóle ten traktat północnoatlantycki jest y, króciutki, on ma 14 artykułów. No ale już y, do rzeczy. Y, ja podejrzewam, że jednak tym razem może być tak, że Joe Biden i jego świta nie będą, nie będą e, hamować tym razem e, w, władz warszawskich e, i już, e, i już e, e, tutaj e, będą, będą dawać zielone światło, oczywiście bez brudzenia sobie. Rączek samemu będą dawać zielone światło, do tego, żeby ta tak zwana misja pokojowa jakby ruszyła, żeby tam coś robić. Co prawda, NATO deklaruje, że nie będzie wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę, ale no, może być przecież i tak, że, że szanowni państwo, Polska z paroma. Innymi Zagończykami, chociaż trudno, trudno yy, yy, jakby <laughs> znaleźć kogoś, kto byłby, by to powiedzieć, równie nadgorliwy jak władze warszawskie w tym, żeby prać się na Ukrainę, ale tym razem może być Zielone Światło. Dlaczego? Pojawiły się. Dzisiaj e, ze strony tureckiej takie informacje. Ukraina i Rosja bliżej zakończenia wojny dzięki porozumieniu osiągniętemu w czterech obszarach. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan powiedział, że Ukraina i Rosja osiągnęły porozumienie w czterech z sześciu głównych tematów sporu. Te cztery tematy to kwestia Rezygnacji Ukrainy z aspiracji natowskich, co że tak powiem, jest zbieżne z oświadczeniami i dążeniami samego paktu północnoatlantyckiego, które deklaruje swoje dezanteresmał członkostwem Ukrainy w tej organizacji, demilitaryzacji, częściowej demilitaryzacji Ukrainy, układu o bezpieczeństwie zbiorowym, oraz prawach języka rosyjskiego na Ukrainie. Pozostają dwie kwestie sporne, czyli Krym i Donbas. Ale widzimy, że mimo że, mimo, że władze ukraińskie deklarowały te aspiracje natowskie cały czas, deklarowały jakieś żądania Sufitu względem Rosjan. To nagle okazuje się, że jeśli ta informacja przekazana przez Turków jest prawdziwa, a myślę, że tak, no to znaczy, że rzeczywiście ten ogień zaczyna przygasać, i Ukraińcy dążą do tego, żeby w ciągu najbliższych dni, tygodni konflikt wygasić. I powiedzmy, rozwój sytuacji w najbliższych dniach. Będzie jakby decydujący dla tego, jaki będzie ostateczny efekt tego porozumienia. Bo jeżeli będzie dalej taka stagnacja na froncie, no to być może dojdzie do jakiegoś modus vivendi. Niekoniecznie w sprawie Krymu, ale w sprawie, w sprawie Donbasu. Chociaż trudno mi. Trudno mi przypuszczać, żeby Władimir Putin pozwolił sobie na zrobienie kroków w tył względem tego, tego, co już się dokonało, czyli uznania tych republik separatystycznych na wschodzie na Wschodzie Ukrainy, jeżeli ta informacja jest prawdziwa, ja bym się spodziewał wzmożenia działań zbrojnych ze strony rosyjskiej. jakiejś zmasowanej ofensywy być może podciągnięcia e, podciągnięcia nowych sił i ofensywy ze zdwojoną siłą, aby zmusić Ukrainę do tego, żeby w ostatnich tych dwóch punktach, ten kompromis, czy też zgniły kompromis, był raczej po myśli rosyjskiej. Myślę, że no, chciałbym bardzo, żeby ta informacja okazała się prawdziwa i no, święta wielkanocne już żeby nam upłynęły bez huku, bomb, pocisków i rakiet dobiegającego ze wschodu. Jak będzie, nie wiadomo, bo podejrzewam, że rzeczywiście Stany Zjednoczone będą chciały, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, ponieważ jakby wiązanie sił i środków rosyjskich, a także trwanie tej podbudowy ideologicznej do sankcji przeciwko Rosji jest konieczne. Tym bardziej, że USA i, Ukrai i Unia Europejska, przepraszam, mają tworzyć nową grupę roboczą, która jest, której zadaniem ma być dążenie do uniezależnienia się od rosyjskich surowców, zwłaszcza gazu. Biorąc pod uwagę to, co i yy, mówił obecny rząd amerykański w sprawach klimatycznych, i to, co wyczyniała przez ostatnie lata Unia Europejska. Brzmi to jak ponury żart, ponieważ to świat to może oznaczać tylko dwie opcje, albo wyrzucenie do kosza całej agendy klimatycznej i pokazanie, że jednak te to, co wieszczyła greta Thunberg i to, czym nam się nas się straszyło przez ostatnie lata przed COVIDem, czy oprócz Covida, czy obok Covida, to nie jest takie straszne i wyrzucamy tą agendę klimatyczną, zaczynamy fedrować węgiel, albo oznacza to, że tą całą utopię klimatyczną dalej będziemy wdrażać, tylko będziemy za to płacić po prostu dużo drożej, kupując gaz z innych kierunków ze Stanów Zjednoczonych, z Bliskiego Wschodu, gdzie sami ci potentaci przecież surowcowi z Bliskiego Wschodu twierdzili, że nie są w stanie zastąpić Rosji w dostawach na rynku europejskim. Więc czeka nas naprawdę, czekają nas naprawdę ciekawe, ciekawe informacje. No tu prawdopodobnie, jednak chodzi o interesy amerykańskie, to znaczy dostawy tego gazu gazu skroplonego. I to podejrzewam, że prawdopodobnie prawdopodobnie ten gaz skroplony no będzie oczywiście dużo droższy niż to, co teraz kupujemy. Zresztą w Polsce już trwa wyścig z czasem, żeby do końca roku uruchomić gazociąg z Danii i dalej ze Skandynawii, z Norwegii czyli Baltic Pipe bo w momencie kiedy 31 grudnia wygaśnie długoterminowa umowa z rosyjskim Gazpromem a gdyby doszło do jakichkolwiek opóźnień Baltic Pipe będziemy w naprawdę niewesołej sytuacji po prostu będziemy zamarzać bo nie będzie gazu ziemnego więc miejmy nadzieję że Baltic Pipe będzie. będzie gotowy. Zobaczymy, co powie Joe Biden. Dzisiaj jest w Rzeszowie, jutro będzie w Warszawie. Zresztą jednym z punktów wizyty sobotniej Bidena ma być wizyta na stadionie narodowym, gdzie Joe Biden zapozna się z pomocą udzielaną przez Polskę naszym ukraińskim braciom i nadawanie im PESEL. No, proszę państwa, myślę, że Joe Biden się roześmieje, ponieważ Stany Zjednoczone funkcjonują bez pesela. Tam nie ma potrzeby jakichś centralnych rejestrów. Więcej jest to uznawane wręcz za naruszenie pewnych wolności obywatelskich. No. Drodzy Państwo, może być ciekawie. Może być ciekawie. Myślę, że to chyba wszystko na dziś, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o dzienniki wojenne. Nagrywam je trochę wcześniej, bo znowu mam dużo pracy w, dzisiaj, więc. Jutro o 21:00 komentarz tygodnia, na który serdecznie zapraszam. Ja się z Państwem żegnam. Kamil Klimczak, kolejny komentarz narodowy. Państwo obejrzeli, dziękuję za uwagę. Prosimy o subskrypcję obu naszych kanałów. Dobry szlak i dobry szlak ekstra, zostawienie kciuków w górę. Komentarzy, udostępnianie tych naszych materiałów, a jeżeli możecie i uważacie, że to jest ważne, to co robimy i potrzebne, żebyśmy mogli się rozwijać, to prosimy o wsparcie finansowe. Są różne kanały wsparcia, od tradycyjnych przelewów po różne zrzutki czy PayPale, więc dla każdego. Coś dobrego, zachęcamy gorąco, żeby mniej więcej zamknąć jakoś ten miesiąc. Jeszcze nam, trochę, jeszcze nam trochę pieniędzy brakuje, więc serdecznie zachęcam do wpłacania. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach na naszym kanale.